Przechodzimy do kolejnego pojedynku, w którym zmierzą się Jakub, Kuba Post, po starym czasie. Kuba wniósł na wagę 76,200. A jego przeciwnikiem będzie Mikołaj Wandalrdzanek. Wandal wniósł na wagę 81 kg. Zapraszam na sterdam. Oj, współczuję ci. Tobie współczuję, dziewczyna. No, mrożąco. Widzimy się jutro, nie będę tutaj gadał na darmo. Bardzo proszę, panowie, twarzą do publiczności. Dziękuję. I od razu pytanie do Kuby, bo widziałem, że chciałeś coś odpowiedzieć. Słucham, odpowiedziałem, ale nie będę się tutaj spuszczał nad nim. Jaki jest plan na jutro, oprócz tego, żeby wygrać? No plan jest taki, żeby każdy oglądał i zobaczy, jaki jest plan. Zapraszamy w takim razie jutro, już o godzinie 20 startuje gala. No warunki są trochę po twojej stronie, więc faktycznie będzie ta stójeczka chodziła tak jak dzisiaj na treningu medialnym? No, będzie no. Czemu ma nie chodzić? Jest jakieś zaskoczenie w parterze? Szykujesz? Nie, on tego nie słucha. Nie, no jest, parter był robiony. No nie powiem, że nie, no bo bijemy się w MMA. MMA to parter i stójka. Nie rozdzielaliśmy tego, tylko robiliśmy to i to. Drodzy państwo, dziękuję bardzo. Duże brawa dla Kuby i dla Wandala.